Zapraszam Państwa serdecznie do lektury nowego numeru tygodnika Do Rzeczy. Jak sama okładka, już Państwo widzieli, pokazuje, jest to numer w dużym stopniu poświęcony traktowaniu kobiet jako tarana rewolucji, co nie jest wcale zjawiskiem nowym, jak to się Państwo przekonają z tekstu Mirosława Szumiły, historyka, który przypomina podobne do dzisiejszych już zagrania stosowane w czasach sowieckich, a drugi tekst w bloku okładkowym Małgorzaty Wołczyk, Zemsta lesbijek, uzupełni Państwu tę wiedzę o czasy bieżące i wszystko uporządkuje. No a do tego jeszcze, jeśli ktoś ciekaw, polecam swój tekst, który troszkę się z okładkowymi tekstami rymuje. Tytuł Od Michnikowszczyzny do Lempartyzmu. Mam nadzieję, że wyjaśnia, o czym ten tekst jest i Państwa zachęci. No ale oczywiście wydarzenia na linii Polska-Unia Europejska też w tym tygodniu wymagały skomentowania. Robi to na naszych łamach Piotr Semka w takim bardzo ciekawym tekście o relacjach niemiecko-unijnych. Ile Brukseli w Berlinie, ile Berlina w Brukseli. Do tego w bloku politycznym rozmowa z Janem Krzysztofem Ardanowskim. Bardzo serdecznie polecam też inne teksty. Kamila Baranowska pisze o problemie wirtualnej Polski ze znikającym redaktorem naczelnym, który po 3 tygodniach złożył dymisję bez podawania przyczyn. Taka mała sensacyjka świata dziennikarskiego, a skoro o sensacyjkach świata dziennikarskiego, to warto również nabrać wątpliwości wobec tego, co działo się z nagrodą Grand Press, ale warto na to patrzeć nie tylko jako na skandal, ale też jak robi to Tomasz Rowiński, jako na duży problem, który ma lewica sama ze sobą. Do tego tekst Łukasza Warzechy o szczepionkach, o propagandzie proszczepionkowej, która starą metodą, ulubioną metodą wszelkiej propagandy chętnie stawia w jednym szeregu jakichś ewidentnych wariatów twierdzących, że szczepionki zawierają malutkie mikroczipy, które nas wszystkich opanują i uczynią niewolnikami Billa Gatesa, albo że jest tam szatan, który w ten sposób zostanie wszczepiony wszystkim, bo przyszły czasy ostateczne, z ludźmi, którzy operując danymi naukowymi, liczbami, zasiewają uzasadnione wątpliwości wobec histerycznego podejścia obecnie rządów i do epidemii, i do szczepionek. Bardzo polecam ten tekst, bardzo polecam wszystkie teksty w tygodniku Do Rzeczy. No, mógłbym właściwie teraz cały spis treści przeczytać, ale lepiej przeczytajcie go Państwo sobie sami, najlepiej kupiwszy numer, czy to w papierze, czy w prenumeracie, czy w prenumeracie redakcyjnej, do której serdecznie wszystkich Państwa zachęcam. Nowy tygodnik Do Rzeczy już w kioskach.